Hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Wam, co dostałam na święta. Tu znajdują pod choinką naszą prezenty, które dostałam. Część już możecie już kojarzyć z moich poprzednich filmów. No, mam na myśli przede wszystkim dwa pudełka. No i co? Ja zabieram się za pokazywanie, a Wy zostawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zacznę może od tego pudełka. Jest to pudełko ogólnie od mojego telefonu, ponieważ już, co prawda, przed świętami dostałam ten telefon i już go otworzyłam, aczkolwiek on też się zalicza do moich prezentów, jakby takich, wiecie, świątecznych, więc też go tutaj stwierdziłam, że wspomnę, pokażę. Kolejna rzecz to jest pudełko od iRobota, od naszego odkurzacza, który w sumie można powiedzieć jest zarówno prezentem dla mnie, jak i dla moich rodziców, bo w sumie kupiliśmy go tak właśnie dla nas, żeby się jakby za nas odkurzał, więc mnie też wyręcza, nie muszę już swojego pokoju odkurzać i tak dalej, więc jest to też kolejny taki prezent, który jest w sumie wspólny, bo jest też właśnie mój, ale także dla mamy i dla taty. I to też również już mogliście zauważyć na moich vlogmasach, aczkolwiek reszty prezentów nie widzieliście, więc już zabieram się za pokazywanie. Okej, więc zacznę może od tej strony, bo mam akurat tutaj, tak można powiedzieć, pod ręką. Wezmę może tą siatkę, która się tak pięknie prezentuje. I jeżeli chodzi o zawartość tego prezentu, to mam tutaj takie etui do moich AirPodsów, jest on z Bershki. Tak się pięknie prezentuje, jest on takie opalenizujące, ja uwielbiam właśnie ten jakby opalenizujące, zarówno mam torebki i nie tylko, więc mega, mega ładne. I dziękuję za ten prezent, wydaje mi się, że nie będę mówiła od kogo co dostałam, bo osoby, które mi to dawały, po prostu wiedzą. Odłożę tą siatkę i przechodzę do następnego prezentu, ponieważ mam tutaj trochę jeszcze rzeczy bez siatek. I mam tutaj takie gumy do ćwiczenia, w sumie takie cztery, zielone, różowe, zielone oraz jeszcze takie fioletowe. Tak się one prezentują i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o gumy do ćwiczenia, to ja już od dłuższego czasu zbierałam co do tego, żeby je sobie zamówić, aczkolwiek jakoś nie wyszło, więc fajnie, że dostałam je w prezencie. Może położę je tak tutaj z przodu i następny prezent, może weźmy, może ten tutaj z bokiem wyjmę. I kolejny prezent w takiej pięknej siateczce i tym razem dostałam takie gumki ze Stradivariusa, takie trzy, które tak się pięknie prezentują, naprawdę mega mi się podobają. I do tego dostałam, może tutaj odłożę z boku, i do tego dostałam również ze Stradivariusa taką przepiękną kosmetyczkę, zobaczcie, ona jest taka fajna, puchata, ma też elementy złota, jest ona genialna i właśnie dostałam taki piękny prezencik, mega ładnie. Mega się cieszę z tego, bo są przepiękne rzeczy. Dobra, ja będę to chyba wkładała z powrotem do siatek, po prostu, żeby nie robić tutaj takiego bałaganu. Odłożę z powrotem tą siateczkę tutaj do tyłu. I może wezmę kolejną, na przykład tą. I tutaj dostałam takie piękne, takie fajne, świąteczne gąbeczki do makijażu, właśnie choinka, bałwanek oraz taka zwykła, ale w zwykłym kształcie, ale czerwona, więc mega, mega fajne, będę mogła sobie robić makijaż bałwankiem albo choinką, fajnie to wygląda. Odłożę to tutaj i kolejny prezent, może wezmę ten taki bardziej z tyłu. Teraz właśnie tutaj kolejny prezent, tak jak wspominałam, i dostałam tutaj, może siatkę położę na dole, taką prześliczną piżamkę, tak się prezentującą. Tu mamy taką górę, która tak wygląda, właśnie z takimi napisami. I do tego jest dół, to są takie getry, takie bordowe z takimi kropeczkami czarnymi, tak się ona prezentuje. Może jakoś tak uda mi się ją pokazać. Mega, mega ładnie wygląda, naprawdę. Jest właśnie w takich fajnych kolorkach śliczna piżamka, więc mega też się cieszę, że ją dostałam. W ogóle są jeszcze takie skarpetki, które są z takim słodkim niedźwiadkiem, z takimi jakby rogami renifera, tak się prezentują, są prześliczne. Kartę podarunkową o wartości 350 zł, którą po prostu mogę sobie wykorzystać właśnie w Victoria's Secret, tam w pinku, więc no tak. I następny prezent, może tym razem wezmę ten. Tym razem dostałam taką piękną szkatułkę w takiej pięknej kolorystyce. Tak to się prezentuje. Jest to taka, można powiedzieć, takie szufladki, taka szkatułka na biżuterię. Będę mogła ją sobie tutaj ładnie tak poukładać. Tak to się pięknie prezentuje. Mega mi się w ogóle podoba kolorystyka. Dobra, wkładam to tutaj do siatki i lecimy dalej. I biorę może od razu następną siatkę, która się
tutaj znajduję i tym razem w tej siateczce kolejny prezent i dostałam takie przepiękne, oj, coś się zahaczyło, takie skarpetki, one są z Sinsea i są one takie fajne, cieplutkie, w ogóle fajnie, będą moim zdaniem pasowały do tej piżamki, którą wcześniej dostałam. Tu jeszcze są białe właśnie z takim świątecznym napisem i jeszcze są w ogóle tak ładnie zapakowane z baczyską kokardką, a tu jeszcze na różowe jest taka choinka, nie wiem, czy to dobrze widać. I jeszcze są tutaj, zobaczcie, tak podgumowane, nie wiem, czy tak się mówi, ale wyleciało mi inne określenie i właśnie są takie gwiazdki słodkie, no, więc takie fajne, ciepłe skarpetki na pewno się przydadzą jeszcze mi na zimę. Wkładam do siatki, odłożę to tutaj i może wezmę od razu tą taką mniejszą siateczkę, taką czerwoną i tutaj dostałam scrunchie, takie piękne, mam takie różowe z takim połączeniem ze srebrem, mamy tutaj taką białą, oraz mamy tutaj jeszcze taką czarną, mega ładnie wyglądają, zobaczcie, takie trzy kolorki, a ja uwielbiam scrunchie, więc mega fajny prezent. I odłożę i może weźmy teraz ten prezencik. I w ogóle też ładna siatka i tym razem dostałam staniczek taki ładny. Ja już oczywiście te prezenty wcześniej, jakby wiecie, otwierałam, więc wiem już mniej więcej, co tam się znajduje. I dostałam taki piękny staniczek, zobaczcie, jak on pięknie się prezentuje z taką koronką. Naprawdę mega mi się on podoba. Odłożę, wsadzę go tutaj i odłożę. I teraz kolejny prezencik, który tak naprawdę kryje się tak tutaj z tyłu, ponieważ to jest rzecz, którą Wam już pokazywałam na vlogmasach, ponieważ są to takie prześliczne kapcie i ja również właśnie, mimo tego, że kurier przyniósł już wcześniej tą paczkę, to również jest to mój prezent na święta, takie piękne kapciuszki. Takie krówki albo osiołki, nie wiem, w sumie nie doszłam do tego. Jeżeli ktoś ogląda vlogmasy, to pewnie wie, o co chodzi. Tak się one przepięknie prezentują, również je tutaj postawię. I wydaje mi się, że to w sumie były już wszystkie prezenty. I zostały mi tak naprawdę już tylko takie dwa najmniejsze, właśnie tak się prezentujące, które są tak prześlicznie, zobaczcie, zapakowane. I tutaj mam pierwszy, weźmiemy ten. I tutaj mam kulę do kąpieli z The Body Shopu i mam tutaj taką fioletową, ona jest chyba śliwkowa. Mamy tutaj również zieloną oraz jeszcze taką żółtą, więc też mega fajny prezent. Ja uwielbiam się kąpać w wannie właśnie, a kule z The Body Shopu są po prostu moimi faworytami. Uwielbiam właśnie te kule z The Body Shopu. W ogóle zobaczcie, jak to jest prześlicznie tak uroczo zapakowane, więc mega też dziękuję za ten prezent i za wszystkie oczywiście. Oraz kolejna rzecz, jest to właśnie, którą Wam już wcześniej pokazałam, jest to taki prezent i jest to właśnie prezent, który dostałam od pani, która przedłuża mi rzęsy i robi mi też brwi. I dostałam właśnie taki malutki prezencik, mam tutaj taką zimową herbatę, zobaczcie, cukiereczka, mam tutaj takie akurat dwie szczoteczki, czarną oraz złotą, akurat żeby mogła sobie brwi właśnie przesysywać i rzęsy, takie tematyczne, oraz jeszcze tutaj z tyłu znajduje się maseczka, akurat jest odwrócona tą stroną, że mam tutaj opis, ale właśnie tutaj można przeczytać, że maseczka się tutaj znajduje, no więc też mega fajny taki prezencik dostałam przy okazji, bo właśnie byłam ostatnio na brwiach i rzęsach. I już, moi kochani, tak się prezentują prezenty, które dostałam w tym roku, czyli w 2020. No, mega mi się podobają, oczywiście za wszystkie dziękuję. Też już osobiście, jak je dostawałam, to dziękowałam. No i co, mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Oczywiście ten film nie powstał w celu chwalenia się. No i dziękuję Wam tak naprawdę za oglądanie. Życzę Wam wesołych świąt. No i co, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, pa, pa!